Konferencję dotyczącą czystości wód i brzegów rzek na terenie powiatu tomaszowskiego oraz bezpieczeństwa nad wodą zorganizował klub sportowy Amber. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, Wydziału Inżyniera Miasta oraz WOPR-u. Podczas prezentacji dotychczasowej działalności klubu sportowego Amber dotyczącej 5 poprzednich akcji sprzątania Pilicy i jej brzegów omówiono wynikające z ustawy obowiązki gmin w zakresie utrzymania porządku na terenach im podległych oraz możliwości wypracowania kompromisu w obszarze współdziałania na rzecz ochrony i zagospodarowania rzeki i terenów nadbrzeżnych. Niestety na zaproszenie organizatorów z przedstawicieli gmin nadpilicznych odpowiedziała tylko gmina Inowłódz. Konferencja nadzwyczaj udana. Jestem zaskoczony, bo i prezydenci miasta i komendant Straży Miejskiej i władza, policja, także my tutaj inżynier miasta. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony akurat, że udało się zgromadzić taką grupę osób. WOPR, prezes WOPR-u Tomek Tadeusz Bienias, kierownik zapory wodnej. Naprawdę konferencja, udało się nam tutaj podsumować parę rzeczy. Przede wszystkim pokazaliśmy tutaj akurat to, co się dzieje u nas od Tomaszowa, od Smardzewic przez Tomaszów do Spały. Jaką ilością śmieci mamy do czynienia, co z tym robić. Porozmawialiśmy na temat ustawy o bezpieczeństwie, to jest bardzo istotne. W tej chwili zaczynamy sezon i kajakowy, i żeglarski na Zalewie, więc ta ustawa o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą jest bardzo istotne. Także ta konferencja przybliżyła tutaj akurat nas bardzo, bardzo, bardzo ze wszystkim. Także cieszę się, że akurat udało się parę spraw takich wyjaśnić, jeżeli chodzi o przystań kajakową w Inowłodzu, przystań w Spale i o wiele różnych takich spraw. Czy mimo tego, że ta konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo faktycznie byli tutaj wszyscy, nie ma pan takiego wrażenia, że bierze pan na barki coś, co powinni może zrobić inni? Pan jako turysta, jako kajakarz, jako ktoś, kto promuje nasz region, jeszcze to wszystko sprząta, żeby można było czuć się i bezpiecznie, i żeby było czyściej. Natomiast jest po drodze na tej rzece przecież mnóstwo władz, które powinny za to odpowiadać, które powinny takie akcje właśnie organizować. No jest to problem, bo rzeczywiście my kajakarze, te osoby, które czują wodę i pływają nie tylko po Pilicy, ale po wielu innych różnych akwenach, rzekach w Polsce, na pewno sprzątają po sobie akurat, na pewno zabierają ze sobą śmieci. Natomiast jest to problem generalnie, no, społeczny problem całego społeczeństwa, bo rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat. Po prostu brzegi przystani są penetrowane przez wielu ludzi, wielu mieszkańców. Akurat zostawiane te śmieci są w różnych miejscach, w zakamarkach i najwięcej śmieci jest właśnie tutaj na odcinku miejskim. Problem jest też oczywiście w różnych innych miejscach, bo płynąc tutaj nie było właśnie wójtów ani burmistrzów gmin nadpilicznych. My w tym roku troszeczkę poszerzyliśmy akcję od źródeł do ujścia, bo chcieliśmy zainteresować gminy nadpiliczne, bo ten śmieć nie jest tylko tutaj, ten śmieć płynie z góry rzeki, te śmieci płyną z nurtem, z prądem, spływają do nas tak samo. Przy wyższym stanie wody one sobie dopływają tutaj do różnych zakamarków, starorzeczy i zostają akurat. I to jest problem ogromny, problem w człowieku, który wyrzuca akurat te śmieci na brzeg, zostawia ze sobą, czy piknikuje, czy płynie nad rzeką, zostawia. I to jest problem tego, że też nie ma w zasadzie gdzie wyrzucić. Oczywiście człowiek normalny bierze te śmieci ze sobą, a skandal jest taki, że człowiek taki, jaki jest, no niestety te śmieci zostawia.